Silva. Siemacie ludzie, z tej strony Esu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Silver! Let's play! Co było ostatnio? A podziwiamy widoki, Dobra, dostaliśmy mapę z tego co pamiętam i misję główną, żeby znaleźć 8 orbów, czyli tych magicznych, żywiołowych kul, jak zwał, tak zwał. Więc idziemy sobie tutaj na dół. Wspólnie. Co? No w tym odcinku udamy się do Rain z powrotem, do wieży Otayasa. O, to ciekawe. O, wow. Okej, dobra, już czaję. To jest przejście do Winter. Do Winterfresha. Do kolejnego jakby świata, no nie wiem, części ziemi Jara. Na razie tam nie pójdziemy, ponieważ musimy jeszcze skoczyć właśnie do Otayasa, ale wkrótce tam wrócimy. Okej, okay, tu jest ten Buzuki, czy... Bazuki? Nie pamiętam jak on się nazywa. Czekajcie, o. Nawet nie wiedziałem, że można tu... Wow, nie wiedziałem, że można tu pójść. A, okej, tu się tylko tyłem wchodzi, dobrze. Okej. Okay. On sprzedaje potionki. Potions, znaczy eliksiry. On będzie tutaj chyba stał do końca gry, z tego co pamiętam, i sprzedawał 4 eliksiry. Pierwszy to jest na życie, drugi na manę, trzeci to jest zwiększające siłę, czyli obrażenia w walce mieczem czymkolwiek, oraz Enchanted Armor, czyli standardowy potion, znaczy standardowy eliksir, który zwiększa nam... kurde, mam trudności z polskim tym językiem. Armor po prostu. Nic na razie nie będę kupował u niego. Zaraz, ile mam złota? 306. Chociaż mógłbym dwa kupić. Tak, chyba kupię dwa. No dobra. No okej, 120 wyjdzie wtedy. Okej. Kupiliśmy sobie potki. I teraz, gdzie one są? One są tutaj. Super. Miś. Dobra, idziemy do Rain. Zaraz skoczymy tym szybko podróżą. Tu gdzieś powinien być koleś, gdzie się robi u niego zapisy. On powinien tutaj być. Zaraz zobaczymy. Dziwne, nie ma. Dobra, tam zaraz pójdziemy też. Ale najpierw Rain. Hop, i skaczemy do Rain. Oto jest Tower, proszę bardzo. Later. No dawaj, wczytuj się. Wczytuj się, jestem podniecony. Dobrze. Jeszcze jedną sprawę musimy załatwić tutaj w Rain. Dokładnie tutaj. Nie byliśmy jeszcze tutaj. Walczymy sobie z żołnierzami. Śmieszny. Bijemy zioma, a on sobie chodzi. Wow! Pięknie go rozkroiliśmy, ale dobra, chodźmy dalej. Pozwiedzamy sobie jeszcze części miasta. Tu nic nie było. Chcę sobie cały Rain zwiedzić. Okej, tu z... O, wow. Z koleś. O, ślicznie. Dobra. Teraz tutaj. I chyba zwiedzimy w ten sposób całe miasto. Tak, bo już tutaj byliśmy. Dobra. Jako, że Rain został już oczyszczony ze wszystkich chujów zbójów, to możemy iść do wieży Otayasa i zdobyć pierwszy orb, czyli ognisty.
I zobaczycie, jak fajnie magią się wali w tej grze. Uwielbiam magię w tej grze. Szczególnie te późniejsze orby, kiedy oprócz standardowych kul ognia oraz kul lodu czy piorunów, można na przykład zatrzymywać czas albo inne rzeczy fajne robić, na przykład healować, czyli się leczyć. Okej. Okay. I tutaj... O Jezu, jak ja kocham tą muzykę. Takie wspomnienia mam niesamowite, jak słucham tej muzyki, tak mi się przypominają... O, cudo, cudo. Na pewno też macie jakiś utworek we własnym repertuarze, który tak na was działa. I cóż, tutaj jest takie miejsce w grze, gdzie łażą gnomy, które bardzo łatwo się zabić. Ja chyba się rozbija na jeden cios. I z nich wypada zawsze kasa. I kasy nie jest za dużo. Jej jest bardzo mało, 10 chyba czy 5. Ale, co jest fajne, nie wiem czy to jest błąd, czy to jest celowa jazda w tej grze. Mianowicie, tak, po 5. Mianowicie one cały czas się tutaj będą spawnować. Jeśli wrócimy teraz pod wieżę i wejdziemy z powrotem, one znów tu będą. Znowu będzie tych 6 tych typków i znowu z nich wypadnie kasa. Znowu pójdziemy tam na przykład, wrócimy po sekundzie i one znowu tutaj będą. I w ten sposób można nabijać nieskończoną kasę w tej grze. Jest to proces długi, monotonny i czasochłonny, ponieważ wypada z nich od 10 do 15 złotych monet. No i oczywiście te wracanie tutaj to jest też czasochłonne, ale w ten sposób można się całkiem ładnie wzbogacić i ja zawsze tak robię, wykorzystuję ten błąd czy cokolwiek w tej grze, ponieważ kasa się przydaje tutaj, potem są eliksiry bardzo drogie, jedzenie trzeba uzupełniać, w ten sposób można najszybciej. A to jest Otajas. My name is David. Excuse my intrusion, but... What is your purpose, stranger? I did not sanction your entry, and so consider you hostile. Wait! My intentions are virtuous. I give you my word. How can I value the word of an intruder and potential thief? I'm no thief, and I gained entry with a magical horn given to me by the Oracle. He's aware of your aversion to visitors, but thought it necessary in such grave circumstances. I know of the Oracle's gift of foresight. Speak. Tell me of these circumstances. Silver intends to harness the dark power of the god Apocalypse. We need the 8 mystical orbs to stop him. I've feared the possibility of such a danger for many years. Take it. The orb is yours. I'm trusting that you will use it wisely. And please keep it safe from the hands of darkness. Dobra. I on nam daje orba. Wyrzucił go sobie na podłogę, my go zaraz zbierzemy. Before you return my solitude, look through my chest. I have collected many things throughout my mortal life. You may find something of use. Parę osób pisało mi też w komentarzach. Pisaliście mi, żebym tłumaczył, o co chodzi, dopiero po rozmowie, a nie przerywał na przykład w ten sposób w trakcie i tłumaczył, a cała reszta, która rozumie, patrzy sobie i... na menu główne, więc dobrze, będzie tak, że będę po prostu milknął na czas dialogów, rozmów i dopiero po rozmowach będę opowiadał i grał. Dostaliśmy sobie orba, opowiedzieliśmy mu, o co chodzi. O, mamy tutaj klucz, mamy eliksir i mamy... O, Reaper, tak, kocham Reapera. Reaper to jest kolejny special attack, czyli specjalny atak, tym jest o wiele lepszy niż Web of Death. Zarzucimy sobie go od razu teraz. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Dla niej również. No i jako, że dostaliśmy kolejny miecz, to Sekun również może... Może go sobie użyć dokładnie w ten sposób. Tarczy niestety nie użyje. No, więc Reaper wygląda w ten sposób. Jest to taki wirek obrotowy, który zadaje chyba no, po prostu więcej obrażeń niż ten podstawowy i oczywiście dłużej się ładuje, z tego co wiem. Bo im lepszy atak będziemy mieli potem, tym one dłużej będą się ładować. Co ja chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać przede wszystkim tą magię. Tu mamy pierwszy żywioł, ognia. Standardową manę, którą wam pokazałem, 45 punktów na 45. Wygląda to tak. Zadaje dość duże obrażenia dla
dla wrogów podatnych na ogień, czyli dla lodowych lub dla tych zrobionych z drewna, jakieś drzewce czy coś takiego. Standardowo mana nam tu się zmniejszyła o 4, o ileś tam punktów i ona powoli, powoli rośnie. I Reaper nam się naładował, możemy iść dalej. Nic ciekawego Tajas nam nie powiedział, po prostu dał nam to. Tak jak widzicie, tu się kolesie nam porozkałnowali. Chciałem wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć podczas grania o Fuse'u i o Silverze. Jeśli ktoś oglądał z was, a mam nadzieję, że dużo osób oglądało intro, które też rzuciłem na YouTube'a z tej gry, to może one się wydać troszeczkę niezrozumiałe. Mianowicie Silver... Było tam coś o tym, że Silver zadusił swoją żonę, ponieważ ona mu się sprzeciwiła i on stwierdził, że ona jest zdrajczynią, coś tam, coś tam. I Silver ma dwójkę dzieci. Fuse jest właśnie synem Silvera. A kurde, jak one biegają, skurczysyny. Czasem szkoda mi ich zabijać. Ma syna Fuse'a, którego już znacie. Oraz córkę, która się nazywa Glass, czyli córka Szyba, a syn Szklarz. Ha, 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 beka. Trzy wiadra beki. No, o, jakie to jest wkurzające! Skin. Okej. Ma córkę Glass. Glass mieszka w pałacu w Winter, czyli w tym lodowym kraju, w tej lodowej krainie, do której właśnie się udajemy. Jeszcze w tym odcinku, tak myślę. To tyle, jeśli chodzi o, o dzieci oraz o rodziny Silvera. Zastanawiam się, gdzie pójść, gdzie pójść. Dobra, pójdziemy do Rebel Camp jeszcze na chwilkę. Oraz tam był taki motyw w tym intrze, że z obrazu wyszedł taki wielki koleś, tam zabił strażnika, walczył z Silverem, wywalił Silvera za balkon, Silver upadł. Potem Silver strzelił do niego jakąś tam kulą ognia i dusza tego Nemezisa, tego wielkiego kolesia z mieczem, uleciała gdzieś. Nemezis jest to największy wróg Silvera i nasz największy sprzymierzeniec. Jest to jakiś półbóg albo coś takiego, to nie jest jakiś zwykły człowiek. I jeszcze go na pewno spotkamy, mogę wam to zagwarantować. Dobra, czekajcie, bo ten niedźwiedź jest ogólnie mocny, a ja chcę do niego trafić. Wow, na dwa hity poszedł, to nie był taki mocny, aczkolwiek magia jest mocna. Zastanawiam, czy ona ma... Czy ona ma... Ona ma 19 magii? Nie, to ona nie jest za dobra do magii. Sobie bierzemy to i idziemy dalej. Nie no, zobaczcie, ta gra naprawdę jest piękna. Statyczne niby krajobrazy, ale to jest śliczne. Okej, wiem, że tutaj będą jakieś latające stwory, ja to pamiętam. Harpie? Nie, te pierdzielone pszczoły. O, o. One są dość mocne. Znaczy, mocne. Trudno je zabić. Ale na szczęście nie zadają one dużo obrażeń. Po dwa, więc. No, nawet po trzy czasem. Ciężko je czasem trafić. Okej, na szczęście były tylko dwie pszczółki. Idziemy dalej. Okej, tu już jest mniej ciekawie. Zastanawiam się, czy ona trafi go. Kurde. W tej... To są piraci, czy nie wiem kto tam. Przemytnicy jacyś. W tej skrzyni jest fajny łuk. Zastanawiam się, jak to załatwić, żeby nie zginąć, bo ich tu będzie dość dużo. A, on dołem biegnie. Ło, tam jest niedźwiedź! O, David, o, fuck. O, fuck. O, fuck. No to już to, można powiedzieć, zrąbałem równo. Nie no, zrąbałem to totalnie. David tam już leży, ledwo żywy. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz.
Bo ona nie ma magii. Ależ to zesrałem, kurde. Głupio, głupio. No dobra, postrzelamy z łuku. O, wow! No właśnie, no nie, 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 ja to zesrałem to już troszkę. Może się jeszcze uda. Aaaa, zginę! Nie chcę zginąć! Nie, znowu będę to wszystko robił. Jak mi się to uda, to będę naprawdę mega szczęśliwy. Wow! Dobra, okej. Okay. Został tylko niedźwiedź. Nie, w sumie wiecie co, chyba mi się to uda. Tylko w magię w niedźwiedzia, to jest pewne. Zajebiście, zajebiście, udało się. Mega. Okej, okay, David, sobie to zjesz. I otwieramy. No. Tak czy inaczej, mamy strzały i mamy longbow. Czyli długi łuk. Bardzo fajną broń. Dlaczego by jej sobie nie użyć? Ona i tak jest najlepszą łuczniczką. 101,99. Dobra, tu chyba się nigdzie nie dało już pójść. Nie, wracamy. Sorry, naprawdę zesrałem trochę tą akcję. Nie obraźcie się, haha. Idziemy dalej. Przydałby się ten koleś od Save Game'a. I teraz pójdziemy do Winter. Winter, 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 Winter. O, tędy się idzie do Winter. Ale naprawdę, wow, piękny farcik. Sekunda. Mój pieprzony mikrofon. No, nie będziemy nic kupować u Buzukiego. Ale chodźmy do Winter. Na pewno David będzie magią się posługiwał tutaj. A ona niech ma zwykły miecz z tarczą. Iwio! Tak. Dobra, to są takie małe. Okej, dobra. One idą na hita, jeśli chodzi o magię. 29, 30, czekajcie. 30, 15, czyli po 5. No i oczywiście mamy klucz, który był w skrzyni, więc otwieramy sobie przejście do Winter. I idziemy dalej. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być muzyki, czy znowu się coś nie zesrało z grą. Okej, 28, piękne, piękne obrażenie, naprawdę. Aaaa! Dobra. Idziemy dalej. Wow! Nie wiedziałem, że to ma jakiś system samo... Kurde, dobra. Nie to. Ciężko go trafić, no ale niestety no... Dobra, poszło. Przydałoby się przeczekać, aż magia się naładuje, ale olać to. Chodźmy dalej. Fajna kraina, naprawdę fajna. Tutaj są już kolesie z lepszymi brońmi. Przy okazji mają tarcze. Dobra, fajnie, wypadły im te tarcze. One są chyba nazywane ćwiekowane tarcze, czy coś takiego? Nie, revolt, okej. Okay. Więc daj sobie weźmiesz to i ty sobie to weźmiesz, dziewczynko. To są lepsze tarcze, więcej obrażeń wytrzymują. Tymczasem, nie, magii na nich nie będziemy używać. Są te lodowe gepardy, czy jak to się tam nazywa? Te bronie, które mają ci goście, czyli te topory, one są kolejną lepszą od tego niebieskiego broadsworda rzeczą i na szczęście nam właśnie jedna wypadła.
Więc sobie będziemy teraz tym toporkiem jednoręcznym latać. A na gepardy użyjemy magii. Och. To dawaj. Sobie staniesz tutaj. Ty sobie staniesz tu i będziesz miał piękną pozycję strzelecką. Tylko niech się zatrzymaj. Stój! Stój, mówię. Okej. Okay. Dobra. Widzicie, idzie całkiem nieźle i jest save game, super. To tutaj skończymy ten odcinek przed tą jaskinią, bo tam jest bardzo dużo walki w środku. I am the chronicler. Okej, zapis. S9. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało standardowo. I zachęcam oczywiście do komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa pa, cześć.